Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a przed Wami już 15 odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której zaczynam swoje przygody w rolnictwie, jak i Farming Simulatorze. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zajęliśmy się troszkę tutaj krówkami, ale nie wszystko mi oczywiście odpowiadało, przejrzałem to na spokojnie i co się, moi drodzy, stało? Dobrze widzicie. Tak, kupiłem drugą taką wielką zagrodę dla krów, w której to dzisiaj oczywiście kolejne krówki się znajdą, razem z tobą, drogi widzu. Natomiast dlaczego tutaj te budynki posprzedawałem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Na razie skupiłem się tylko na mleczarni, która będzie mi produkowała ser żółty, bo on się jako tako, moi drodzy, opłaca. Natomiast kompletnie niejako zrezygnowałem, można powiedzieć, z całej reszty innych budynków, do których i tak składników na razie nie mamy. No, bo fabryka czekolady wymaga cukru, który wymaga buraka cukrowego, którego jeszcze nie robimy. Więc to też będzie plan na następne odcinki. Możecie napisać, jaką kolejność byście widzieli. Ja gdzieś tam w planach miałem robić ten olej słonecznikowy czy olej rzepakowy, czyli wziąć się właśnie za te dwa składniki. To też odejdziemy wtedy od zwierzątek na chwilę. Natomiast tutaj sera żółtego mamy 1500, znaczy 1500 litrów. Poczekamy, aż tam ileś palet się uzbiera. Mleka mamy dużo, więc musimy odebrać, moi drodzy, mleko. Ale może faktycznie zaczniemy od zakupu tych krówek, aby już ta druga nam jak najbardziej, moi drodzy, działała. Obora. Ale gdzie ja wchodzę? W żadną budowę, moi drodzy. Gdzie ja wchodzę? Handel zwierzętami. Pewnie to będzie ta dwójka. Pewnie to będzie ta dwójka, bo była kupowana. Tutaj bym musiał troszeczkę przyoszczędzić, więc, moi drodzy, zrobimy tak, że... A 99 tysięcy. Jak znów kupimy. Znów 99 tysięcy. Wiecie co? Tragedii nie ma. Już mamy. Aha, na 200, bo ja nie wiem dlaczego, słuchajcie. Jakąś inną tutaj. Sytuacji, jakaś inna sytuacja nam się wykształciła, że nie wiem, co ja zbudowałem, że w jednym mam 300 krów, w drugim mam 200, a niby to takie same budynki były, no bo tutaj jest 300 krów, a to jest identyczny budynek, ale jest ich tu 200. No to musiałem dać, moi drodzy, ciała. I w ogóle ten budynek jakoś mi się zlagował. Oj, 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 oj. Równanie terenu nie poszło, pomyśli. No widzowie, no to trzeba to powtórzyć. Widzicie, no nie zawsze niestety to wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale my to jak najbardziej, słuchajcie, naprawimy, nie ma najmniejszego problemu. Naprawimy, złagodzimy za chwilę. Tyk, o. I będzie gitarka. Dorównamy. No to teraz to ale wyrównałem. Kurde. Dobra, zobaczmy, czy to coś tutaj da. Potem się będę dziwił, czemu mi auto skacze. W ostatnim odcinku to miało, moi drodzy, miejsce. No dobra, tak dotąd. Tak dotąd, czyli tutaj jeszcze troszeczkę trzeba podnieść. I ładnie złagodzić. I będzie gita. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, bo nie bez powodu zaczęliśmy w ciągniku. To nie jest bez... To jest wszystko, ma swój sens, moi drodzy. Się nic nie dzieje bez powodu. No kurczę. Te równania nie są niestety doskonałe. Jestem cały czas nauczony tworzenia terenu w City Skylines, gdzie no wiem, że mogę dosyć fajnie ten teren czy to połagodzić, czy zrobić, no i tutaj mi przez to tak też średnio wychodzi. No ale kasy trochę wydaliśmy. Ja tylko ubolewam, moi drodzy, nad tym, że kupiłem przez pomyłkę nie taką oborę, jak chciałem, ale to już nie będziemy, wiecie, płakali teraz. Dobra. Plan jest taki, może zaczniemy od tej obory.
Ojej, ojej, ojej. Razi po oczach. Ale nie będziemy tego teraz robili. Oj, tutaj też razi po oczach. Tu jeszcze bardziej razi po oczach. Kiedyś mi się, słuchajcie, udawało kamerą obracać. Wiem, że jak wciskałem. A teraz nie mogę. Nie mogę kompletnie kamery obrócić. Nie wiem, co to było. Co to ja tutaj nagrzebałem? No trochę nam nie wyszło tutaj z tym, widzę. Trzeba to jasno przyznać, że to troszeczkę nam nie wyszło. Ale jeszcze takie duperelki będziemy. No już jest lepiej. Jeszcze tragedia troszkę jest, jak się na to patrzy. Ale już jest lepiej. Dobrze, moi drodzy. Mamy załadowaną sianem. Mamy załadowaną sianem przyczepę. Tylko teraz, gdzie to się wjeżdżało? No chyba w ten ostatni rządek, jak dobrze pamiętam. Aż ta brama jest jakaś największa, mam wrażenie. Czy to tu się wjeżdża? By sianem wyścielić? Czekajcie, ja muszę to ogarnąć. Otwórz bramę. Tak, tutaj się wjeżdża. Oczywiście krzywo wszystko, kurczę. Mam nadzieję, że mi krowy, słuchajcie, nie uciekną, nie? A przyczepa samozbierająca. O! Wydaje mi się całkiem ok. Nie wiem, ile. Czy to dwie przyczepy, słuchajcie, tej słomy tu przywieźć, bo jakby no nigdy się w to nie bawiłem. Czekajcie, no najlepiej to już jak jest przejazdowa, to już najlepiej tamtędy wyjechać. Znowu bramę będzie trzeba. A nie, tam nie wyjadę przecież. Gdzie ja jadę, widzowie? Gdzie ja jadę? O kurde. Gdzie ja jadę? No to tak nie zaciekawie tak trochę cofać tu przyczepą. Na pewno nie może dobrze skończyć. Wiecie, no nie byłbym sobą, nie? Jakbym czegoś nie odwalił. To już mnie poznaliście. Krówka, weź łepek, bo ci tryknę przez przypadek kołem. Chyba fajne te krówki są. Bardzo fajnie odwzorowane, także. Dobrze, że baranów na razie nie słychać. Ostatnio były barany. Ale nie wiem, co tu poszło mi nie tak, że kupiłem nie taką. Za dużo mam pościąganych, słuchajcie, tych różnych gadżetów i potem to tak jest, niestety. Zobaczmy teraz, moi drodzy. Słoma, ale jak to się ma, to będzie trzeba pewnie wejść w... Moi drodzy, ustawienia pewnie tutaj. Nie chcę bramy otwierać, bramę to bym musiał w ogóle zamknąć, żeby... No nie, no coś mi z tym budynkiem ewidentnie nie poszło i powiem wam szczerze, że aż się prosi, żeby to jeszcze poprawić. Nie wiem, dlaczego tak mi się zbudował dziwnie, bo może tam coś było. Może taka nierówność terenu było. No nie wiem, spróbuję to jeszcze, słuchajcie, jakoś ogarnąć, ale no najwyżej damy wyżej wszystko. Najwyżej wyżej damy, tak. Przemyślę. Natomiast nie tym będziemy się, słuchajcie, w tej chwili zajmowali. Ja bym chciał zajrzeć do naszych krówek. A, czyli jeszcze ma mało... mało słomy, dobrze. Czyli tutaj, gdzie słoma... A o wiele więcej tej słomy powinienem... Ale wydajność... Aha, bo tu... Czekajcie, bo ja dopiero kupiłem te krowy, więc te się liczą. Więc to tym by trzeba. I tutaj jest dużo gnojówki. Musiałbym gnojówkę. No to będzie temat, widzowie, na następny odcinek. Wydobywanie gnojówki od krówek. Także będzie to na pewno w następnym odcinku. Czekajcie, tam bym sobie nie jechał, bo mi się spierdzieli. W ogóle mam... Zaraz wam pokażę, co mi się zrobiło. Tak się tu skupiłem na... Tak się, słuchajcie, tu skupiłem na... Na tym wszystkim, co tutaj działamy i okazano, już nam się zbliża maj, będę musiał meble sprzedać, ale powiem wam, już mam taką stertę palet, bo to się wszystko już nie mieściło, widzowie, w tym cieśli.
Więc przypuszczam, że zastrzyk gotówki w postaci 2 albo 3 milionów wleci. Tylko no, jeżdżenie tym manem jest trochę upierdliwe. Nie wiem, czy da się go jakoś rozbudować, no bo tak naprawdę tych palet on strasznie mało bierze, a to ani też nie waży za dużo. Musiałbym się dowiedzieć. Dobra, tylko pytanie, czy ja teraz tu wjadę, bo jak tutaj jest tak ciasno. O tym trochę nie pomyślałem, budując to wszystko. Drogi widzu, ja o tym zupełnie nie pomyślałem, szczególnie, że jeszcze tu będą palety wydawane. Tu jest troszeczkę za ciasno. Ja nie spodziewałem się, że będę musiał tu wjeżdżać. Więc myślę, że jak widzicie, to jest na razie takie pierwsze... Pierwsze koty za płoty, ale myślę, że jak odbije się na tych paletach, to będą... A gdzie ten gościu mi tam łazi? Będą niestety, widzowie, do poprawki. Zobaczcie, bo ja tutaj nie jestem w stanie wjechać, tu jest za ciasno. Kurczę, nie mam innego takiego sprzętu, którym bym tu mógł wjechać. No nie dupa, ja tu nie wjadę. Jest za ciasno, nie mam... W ogóle ta brama jest za wąska, moim skromnym zdaniem. No i co? Zaraz się zablokuję i tyle z tego będzie. No bo już się zablokowałem. Nie, 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 nie. Tego nie przemyślałem. Przyznaję się. Wiecie, ja z pokorą się przyznaję. Nie udaję kozaka. Że nie przemyślałem tej sytuacji w ogóle. To już łatwiej by było, wiecie co? Mam inny pomysł. Jeszcze jest szansa tu wjechać, już nie chciałbym może cofać, ale jest szansa, patrzcie, jeżeli bym tak się tutaj odpowiednio zadał, dosłownie jak najbliżej, chociaż z drugiej strony widzicie ta mleczarnia, powiem wam tak, czekajcie, może to nie jest jeszcze sprawa stracona, bo gdyby tą mleczarnię o kawałeczek przesunąć, tylko bym musiał wtedy silosa. Silos był budowany z tą myślą, żeby na wprost traktorem od razu tam jechać, bo tego, co przeoczyłem w poprzednim odcinku, to tu wystarczy się wykipować i to zbiera. Ja tam niepotrzebnie do środka wjeździłem. No ale wiecie, no... Między tym budynkiem a silosem też jest troszkę... Wystarczyłoby przenieść kawałek, no nawet mogło być z ukosa, silos mógłby być z ukosa kawałek przesunięty. Bo nawet jakbym się bardzo uparł, to by mi silosa mógł tu postawić. I wtedy... No i wtedy byśmy mieli mocno przesuniętą mleczarnię i centralnie na wprost bym sobie tutaj wjeżdżał. Wiecie, wygodnictwo niby, nie? Ale... Czemu sobie życie utrudniać? Widzicie? O, dosłownie kawałeczek mi brakuje, żebym tak idealnie na wprost sobie wjechał. Mały kawałeczek. No tak też się da. Tak już się da wjechać, jak widzicie, bez problemu, ale potem może być gorzej z wyjazdem. Może być gorzej z wyjazdem. Czy ja dobrze jadę? No dobrze. Moje biedne krowy... Nie zadbałem o nie, słuchajcie, nie mają w ogóle wyścielone. No ale wiecie, z czasem, no i gnojówkę trzeba pozbierać, ale tego jeszcze nie wiem, to maszynę będę kupował w następnym odcinku, bo też... No nie oszukujmy się, moi drodzy, te odcinki nie należą do najkrótszych, skoro... Fajnie, że w ogóle takie długie odcinki chcecie oglądać, bardzo mi miło. A wiecie co ciekawe, czy mógł, no bo bez jakiegoś powodu tam jest ta brama kolejna. Może tam się da po prostu tak przejechać na wprost. Jak ja tu mam cofać, to ja dziękuję bardzo. Szczególnie, że ten wyjazd nie będzie zbyt korzystny. Już tak ładnie nie wyjadę. Spróbujmy, widzowie. Chyba mi krowy nie uciekną, co? Jak myślicie, uciekną mi krowy? Bo gdzie ja tu wyjadę? No tutaj... Jedynie tyle, że może bym sobie zawrócił, ale to mi nic tu nie da de facto, bo tam ta brama nie jest za duża. Otwórz bramę. Aha! Dobra, to... Słuchajcie, no jeżeli tak to działa, to mi się podoba, to na upartego ja mogę z tej strony wjeżdżać, a wyjeżdżać tam gdzie zawsze... Uwaga, krówki, jadę. Halo? Halo, krówko? Halo? No patrzcie, wlazła mi. Przedciągnik. Dobra, one są jakieś... Jakieś, nie wiem, niewidzialne chyba.
To powiem wam, że tędy bym mógł wjeżdżać. I między tymi dwoma. O, widzicie, widzowie, bo między tymi dwoma. Tutaj jest takie właśnie połączenie. Specjalnie taką zostawiłem dla. Gdzie ja biegnę? Gdzie ta brama była? A, bo są dwa obok siebie. Dobra, zamknij bramę. No mu, mu. Zobaczcie, między tymi dwoma budynkami jest taki przejazd. Ja tu chciałem taką drogę typu wiejskiego zrobić. I to by było nawet wskazane. Tutaj gdzieś jeszcze jakiś obornik muszę postawić, bo z tego co widzę, to ja nie mam miejsca na obornik. Nie dali fabrycznie. No dobra, jeżeli ja, widzowie moi drodzy, bym... Tak, słoma. Jeżeli bym ten silos przesunął, by się nic nie stało, to wtedy troszkę byłby on bardziej jakby z ukosa. Wtedy tą mleczarnię bym przesunął, to też by nie zaszkodziło moim zdaniem. A wręcz by mogło pomóc. Bo było po prostu wygodniej. Wiecie, też chodzi o to, żeby naprawdę sobie życie ułatwiać, gdzie się da, a nie utrudniać. To ten wjazd tragiczny nie jest, no ale przecież mógłby być łatwiejszy, prostszy, po co byśmy się mieli stresować, że o coś zahaczymy. Niby wjechałem, no może kwestia przyzwyczajenia, może nie trzeba przesuwać, może... Za bardzo na łatwiznę poszedłem. Nie wiem, ile tej słomy mam im tu, słuchajcie, dostarczyć i ile to będzie dobrze. Moi drodzy, słoma. Aha, że teraz jest na żółto, czyli musi być na zielono. A ta ma na czerwono, czyli tym drugim trzeba też jeszcze dostarczyć. Tylko tutaj wiadomo, że tutaj też wiadomo, że będziemy musieli czas przyspieszyć, to wtedy będzie to... A czemu one są za 460? Wiek 18 miesięcy. Dziwne. Te 21 mają. Dobra, ale tutaj mają zdrowie, rozmnażanie, wydajność, mleko, czyli mało mleka jeszcze mamy. Słomy już jest lepiej, czyli jeszcze raz ze słomą przyjadę i będzie git. Tylko, bo to mi obornik też fajnie wyprodukuje. Tylko właśnie widzę. Właśnie. Znaczy, wiecie, tak się zastanawiam właśnie, co by było, gdybym... Gdybym tej bramy nie zamykał, czy mi krowy uciekną i będę musiał je gonić, no tak może czasem być, nie? Wiecie co, powiem wam, wolę nie próbować, bo jednak nie mam tyle kasy, żeby nowe krowy kupować. Bo jak widzicie, no po tych inwestycjach mocno się wypstrykałem z kasy, a jeszcze troszkę pewnie inwestycji no będzie, bo planujemy troszkę z kurami zadziałać. Ale to myślę, wiecie co, że zrobimy w kolejnym odcinku. Będę robił krótsze odcinki. Dzisiaj skupimy się na ścieleniu krówkom. No i na oczywiście zebraniu mleka. Zobaczymy ile... Ile tam tego będzie. Dobra, słoma. Start. A to co to tam się stanęło? Co to tam na dachu leży, słuchajcie, jakaś ta... Jakaś bela, nie? Nie wiem, co to się stanęło. Czy ja coś wywinąłem i bym nie pamiętał? Kurde, bela leży na dachu, widzowie. Opcja jest bardzo fajna, jeżeli taki silos, widzicie, sobie budujemy tuż przy krówkach i zaraz możemy napełniać, o nic się nie stresować. Jest blisko, jest szybko, nawet i przyjemnie, także... Nie ma tragedii z tym wjeżdżaniem. Na początku, jak już patent wyczułem, to już jest ok. Ale ładnie tu się zielono zrobiło od razu. Patrzcie, widzowie. Jak daliśmy im słomę, to od razu, no dobra, niech mają wyścielone. Tylko oczywiście tą gnojówkę musimy wywieźć, ale to też szczerze mówiąc, ja tu nie widzę żadnego zbiornika na gnojówkę. Muszę popatrzeć, co tu są za funkcje w tych. Itit. No, mumu. Tak, mumu. Musisz spróbować, dobra. Muszę zobaczyć, wiecie co, widzowie, gdzie to ta gnojówka może się
znajdować, bo myślałem, że to będzie taki fabryczny, okrągły jakby silos do gnojówki, a tu się okazuje, że... że nie ma. Także dobra, zamykamy ten bajzel. Tą bramę już myślę, że też można zamknąć. Chyba więcej nie muszę tu przyjeżdżać, czyli trzy przyczepy to będzie prawdopodobnie tak sam raz. Jeszcze sprawdźmy. O, słoma, jest słoma na zielono. No byle na zielono było, nie? Tam nie musi być na full. Ja już tam sobie to później uzupełnię, no ale jeszcze nam jedna ta obok została. Stodoła. A to w sumie bez znaczenia, do którego silosu jadę. Ten był z myślą właśnie też tak samo w ten sam deseń, żebym blisko mógł wozić z silosu. Widzicie, to wszystko jest tak przemyślane, nie? Żebym nie musiał wozić za daleko. No to już cyk. Sobie tutaj silosa postawiłem, ale jednak powiem wam, że no troszkę z tą trawą było zachodu, ale było warto. Zdecydowanie było warto, no bo tyle co się nakosiłem tej trawy, zrobiłem z tego kiszonkę. Mam z tego trawę i mam z tego siano. Także no teraz krowy naprawdę będą miały co jeść. I to na długi czas. Już my tu mamy, słuchajcie, tyle nawalone tego. Ja nie wiem, czy tu jakiś budynek stawiać. Tak mi się będzie wygodniej przejeżdżało. Porównam to, słuchajcie, poza odcinkiem. Już muszę naprawić, pokażę wam. Nie wiem, czy do kur dzisiaj raczej nie zdążymy dotrzeć, bo jeszcze trzeba mleko, moi drodzy, wy. Jeszcze trzeba mleko wydoić, że tak powiem. Tam jakaś trawa rośnie, no dobra, coś tutaj. Chyba to ja popsułem znowu. Tam jest jakaś bela siana, tam przypuszczam jest jakaś maszyna, ale kompletnie przyznam wam się, nie wiem jak ją obsługiwać. Tędy mi chyba krowy nie uciekną, bo one tu przejścia nie mają, więc to jedynie tą bramą. Także musiałbym, bo może to ścielenie jest o wiele prostsze, ale no nie widzę takiej opcji na razie, więc... Do gnojówki musi być jakaś specjalna pewnie maszyna. Dobra, jeszcze. A dobra, a nie, bo już nie będę zamykał. Znaczy w sensie zamknę, ale nie będę zamykał tamtych. Jeszcze raz chcę przyjechać tutaj. Sprawdźmy, widzowie, moi drodzy. Tu jest na zielono, a tu jest na czerwono jeszcze. Tu jest na czerwono. No ale też jest, znaczy na czerwono jest gnojówka. Nie wiem czemu... Czemu rozmnażanie jest takie niskie? Bo może dopiero zaczynają. Może dopiero zaczynają. Tak, wszystko jest ok, tam jest tylko gnojówka. Czyli tutaj słomy trzeba. Zdecydowanie słomy trzeba dowieść. Okej, widzowie, no to dowieziemy słomy. My nie dowieziemy. No i ja muszę jeszcze też pomyśleć, w którym miejscu... O, tutaj jest jakiś taki pagórek. W którym miejscu się wziąć za te kury. No to muszę mieć teraz tak wszystko zaplanowane i dobrze, że robię to po kolei, a nie robię naraz i jakoś nie... Wiecie, to nie byłoby wcale tak jak obsiu później przebudowywać to wszystko. Według mnie tak mogą zostać, jak są te stodoły. Znaczy obory w zasadzie do krów, tak? Nie stodoły, ja gadam. Obory dla krów mogą tak zostać. Nie wygląda to źle, myślę, że będzie funkcjonalne z tego, co widzę. No, wiecie, to też jest kwestia tego, że ja muszę faktycznie dużo jeździć, tak jak teraz, robić różnych czynności i wtedy widzę na przykład, czy to jest dobrze rozlokowane, czy wszystko jest gites, nie? Bo na pewno wtedy się najlepiej przekonać. No nie ma lepszego sposobu na przekonanie się niż właśnie próbowanie, nie? Testowanie. Innego sposobu nie znam lepszego. Przez raz tutaj sobie przyjedziemy. Powinno być git.
Podoba mi się to, z tymi krowami mi się podoba. Myślę, że była. Ta już patrzy, żeby uciec. Patrzcie, Mućka patrzy, żeby uciec. Co za Mućka, no. Widzowie, zobaczcie. Aż na miniaturkę ją damy. Już Mućka patrzy, żeby uciec przez bramę. Ty mi tu nie uciekaj. No. Abym naprawdę się zdziwił, nie? Jakby jakaś przez bramę mi uciekła. Kurde, dobrze, że tu nie ma jakichś lisów, wilków i dziwnych innych zwierząt. Sarenki, co jedynie widziałem. No zamknij się. Źle zamknij. Co jest? Ech. Cały Yuken. No nie byłbym sobą, widzowie, jakbym czegoś nie odwalił, nie? Myślałem, byłem przekonany, że ta brama w drugą stronę jest. No, zamknij bramę. Aha, bo ja tu nie widzę tych teraz. Dobra. Okej, bo sobie menu wyłączyłem i... Jednak powiem wam, że ten hub z pomocą jest bardzo pomocny. Jak go nie ma, to potem czasem się gubię, co zrobić. Fakt, że mógłby być bardziej pomocny w niektórych sytuacjach, ale to jest akurat okej. No bo tak jak wiecie, no ja miałem na początku, widzieliście, miałem totalny problem z wieloma rzeczami tam właśnie odnośnie krów, no ale to ten problem wynikał z tego, że po prostu nie chciało mi ładować tej słomy, tego wszystkiego, bo był teren zły. Natomiast ja też błędnie założyłem, że z tym trzeba wjechać do środka i tam wykipować, a tu się okazuje, że przy samym tym możesz kipować i jest git. Wcale do środka nie musisz wjeżdżać. Także spoko. Dobra, zobaczmy. Tutaj też przeciekawe, co by było, jakby tutaj... Bo tu są jakieś dwie te ze słomą. Tu jest jakaś maszyneria. Tam jest jakaś łopata. Kurde, nie wiem, czy to tylko tak dla ozdoby stoi. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Ale brudne ten sprzęt, no bo nim tą trawę zbierałem, musiałbym umyć te sprzęty. Aż powiem wam szczerze, wstyd takim sprzętem jeździć. Szczególnie dla widza, nie? Dla widza trzeba by umyć. No i dobra, zobaczmy. Co jeszcze jest? Dlaczego tak jest? Coś jest, widzowie, nie tak. Bo tu mam 200 krów, które mają zupełnie inną wartość. Fakt, że dopiero je kupiłem. Ale też chodzi mi o... Tu jest 132 tysiące litrów, a tutaj jest na milion słomy. Jakby zupełnie nie rozumiem, czemu tyle słomy jest potrzeba tutaj. Jakby 132, a tutaj tak jakby dziesięciokrotnie więcej, więc nie wiem. Wydaje mi się, że złą zagrodę kupiłem. Będę musiał poza odcinkiem, widzowie, to naprawić i chyba kupić taką samą. No nic, trudno. Będę musiał, słuchajcie, to zrobić, bo będzie problem. Ale najpierw sobie przyspieszę oczywiście czas, aby... Chociaż mi tutaj przerobiły się te wszystkie składniki, które tam dostarczałem, no bo to wiecie, no za darmo one nie były, tak? Szczególnie ta pasza mineralna, ona jest najdroższa. Dobrze mówię, tak, pasza mineralna. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o karmienie krówek. Nie ma to tutaj, myślę, co, no, jakby, znaczy karmienie, ścielenie. Karmione to one są automatycznie. Natomiast teraz tak, weźmiemy mleko od nich, zobaczymy, ile one dały nam mleka. Czasu za bardzo też nie chcę przyspieszać, bo w maju będę musiał meble sprzedać, zresztą mebli i tak przypuszczam, że mam nadwyżkę. O, pracuje ten robot? Co, no bo taka jakaś ciemna siatka, tak jakbym nie mógł tu wejść, patrzcie. A nie. Takie przyciemniane po prostu. Okej, bo myślałem, że ten robot tam pracuje. No to słuchajcie, moi drodzy, jak to z tym mlekiem sytuacja wygląda? Tutaj do mleczarni będziemy dostarczali mleko. Zobaczymy, ile tych serów się nam wyprodukuje. Póki co ten ser jest bardziej opłacalny niż... A, bo to teraz musimy tak wjechać. Ten ser jest bardziej opłacalny niż tamta cała reszta. Tu mi brakuje, kurczę, właśnie tego płotu się pozbyć, bo to kupiłem, widzowie, teren. Jakbym sobie był... Fajniej bym sobie mógł ściąć tutaj, tak fajniej bym sobie to zagospodarował, że nie musiałoby być tu aż tyle tego betonu, znaczy to jest akurat kamienie są,
Tylko bym jakieś drzewko posadził czy coś, no ale niestety nie mogę. Co, już całe mleko? Dobra, wiecie co, to chyba będzie trzeba czas przyspieszyć faktycznie, bo tutaj produkuję ser, ser żółty. No jestem ciekaw, jak to będzie pakowane, to pojedziemy sprzedać. A jaka jest cena sera żółtego, widzowie? No bo tak, za mleko byśmy dostali, no tak powiedzmy te 2000, nie? Potem możemy robić masło, za które dostaniemy no tam 2500, 2600. Ja poszedłem w ser żółty, za który dostaniemy no 5500, ale jest tendencja spadkowa. Zobaczmy wahania cen. We wrześniu ser żółty jest najlepiej sprzedawany. Czyli przez wakacje będziemy sprzedawali palety z drewnem w pierwszej kolejności, a później ser żółty z mleczarni. Czyli ja tutaj nie mam co, słuchajcie, mleka ładować, bo tylko chciałem sprawdzić jedną rzecz, moi drodzy. Jak my ten czas tak na maksa przyspieszymy, mi tylko o jedną rzecz chodzi, o nic więcej. Czyli jeżeli my ten czas przyspieszymy, to tamte krowy się bardziej wyzerują, bo chodzi o to, że my je przecież dopiero kupowaliśmy i jakby nie mieliśmy, słuchajcie, nie mieliśmy możliwości jakby wykazać się, tak? Bo nie było takiej możliwości, moi drodzy, aby się wykazać. O, będzie fajna miniaturka. Także no nie mieliśmy jak się tutaj wykazać, a teraz zobaczymy. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc przyspieszyłem już ten czas, zresztą w tym maju i tak tych palet raczej nie sprzedam, bo miał być czerwiec, lipiec, to są najlepsze miesiące. Zresztą i tak przetrzymuję je na zewnątrz, więc najwyżej po nowym dniu, znaczy w nowym miesiącu będę znów musiał wybrać od cieśli. Dobra, jak to wygląda, moi drodzy, teraz z tą produkcją? Ser żółty. Okej, mleka mamy mało. No masła nie ma co produkować, mam to wyłączone, bo sprawdzaliśmy, że się nie opłaca. Na czekolada wiadomo, że nie, bo nie mamy cukru. Więc tylko moglibyśmy masło i ser żółty. Dlatego właśnie zrezygnowałem z tych innych rzeczy, no bo nie mamy innych składników. A tutaj już meble mamy wszędzie niestety zapełnione. Więc to też mnie misja czeka, moi drodzy, aby... Ale szkoda, że mi nie pokazuje, bo to mi tylko pokazuje mleczarnię, ale nie pokazuje mi, no może tu w tych krowach. No tu jest gnojówki za dużo. Tu jest za mało słomy. No ale to na następnym, słuchajcie, moi drodzy... To znaczy, na następnym, słuchajcie, odcinku już będę musiał się tym zająć. Także w następnym odcinku się zajmę tą gnojówką, bo tutaj już jest jej za dużo. Chyba, że to wystarczy, słuchajcie, moi drodzy. Chyba, że to wystarczy tego silosa wybudować. Tylko tutaj ten przejazd chciałbym, żeby był, ale tak na przykład tu z tyłu, za silosem. O, tu nawet miejsce, tylko niech się jasno zrobi. Wiecie co? No bo ja jakby fabrycznie nie dostałem, tylko skąd jakby to będzie połączone? Czy to ja muszę coś zrobić? Nie, to na obornik jest silos. Sorry, widzowie, to jest na obornik. Dobra, mamy maj. Mamy maj, nowy miesiąc. Zobaczmy teraz. A, rozmnażanie skoczyło tym, bo mają dużo słomy, więc spoko. Ale te jeszcze mają słabo. Więc tutaj coś jest z tą słomą nie tak. Muszę się przyjrzeć temu, bo jakiś błąd popełniłem i ja chcę mieć dwa razy to samo. Także niech się tutaj ta kasa, znaczy to jedzenie, niech im się tam wyzeruje, żebym nie tracił tutaj siana, znaczy kasy. No i wtedy kupię jeszcze raz takie same na 300, bo to jest bez sensu. Ale dobra, no to powiedzmy tam nie będzie jakaś wielka strata, bo sprzedam, słuchajcie, te... Sprzedam mebli, może z 3 miliony mi wleci za meble. Tak. Nie będzie to strata. I że ja tego też nie zauważyłem, widzowie, że tu jest 200, a nie 300, a tam jest 300, to aż mi wstyd. Aż mi naprawdę wstyd. Dobra, przestawię ten ciągnik, bo później będzie mi przeszkadzał.
Także no to tyle, myślę, moi drodzy, w tym odcinku. Jeśli chodzi o krowy, mleko wzięliśmy, no na razie ciężko mówić o zyskach, to będziemy mogli znowu sprawdzić w następnym odcinku przy sprzedaży sera, a przy okazji weźmiemy już się za kury. A ja naprawię ten błąd do następnego odcinka, bo mnie to strasznie razi w oczy i szczególnie ten krzywy teren też strasznie razi po oczach. Także dzięki za oglądanie, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Trzymaj się, drogi widzu, do następnego odcinka. Cześć!